sehr gut. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. W minionych 20 lat wiele dokonaliśmy na rzecz naszej wspólnoty. Bardzo różnorodne grupy miały możliwość zbierania doświadczeń związanych z danym państwem. Przeprowadziliśmy wiele owocnych rozmów o tematyce kulturalnej, sportowej czy kościelnej. Był to, jak sądzę, dobry okres, z czego się bardzo cieszymy, a także wierzymy, że nasza współpraca w przyszłości nadal będzie rozwijała się w tym duchu. Dwadzieścia lat temu Elk i Netetal podpisały pierwszą deklarację współdziałania i współpracy, budowania dobrych relacji. Wiemy, że nasze dwa narody, dwa państwa sąsiadujące ze sobą miały niełatwą i trudną historię. Rozbiory, II wojna światowa, napad Niemców na Polskę, ale z drugiej strony po II wojnie światowej podjęto się próby budowania partnerstwa, współpracy i współdziałania, a najbardziej ona jest efektywna w wymiarze takim lokalnym. Stąd 20 lat temu podpisane zostały partnerstwa między dwoma miastami. Netetal położone jest w Nadrenii Północnej Westfalii, blisko granicy holenderskiej. Moi poprzednicy rozpoczynali tę współpracę, którą kontynuujemy wraz z burmistrzem Wagnerem. Ta współpraca ma szeroki wymiar kulturalny, sportowy, także historyczny. Podglądamy rozwiązania w naszych miastach, staramy się inspirować i budować taką dobrą przyszłość i pokazywać, że ta przyszłość, którą budujemy wspólnie, ma ogromne znaczenie w kontekście europejskim. Przyszłość budowana także na kontekście historycznym. W przyszłym roku odwiedzimy miasto Netetal, które będzie obchodziło 50. rocznicę powstania i będziemy także świętować odnowienie podpisania porozumienia między Elkiem a Netetalem.